Cześć, z tej strony Mato i na samym początku chciałbym Was zaprosić na stronkę skins.cash, gdzie możecie w bardzo szybki sposób sprzedać swoje skiny z CS-a. Wybieracie przedmioty, których chcecie się pozbyć z waszego ekwipunku, podajecie swój adres e-mail powiązany z kontem PayPal i akceptujecie transakcję. Gdy już to zrobicie, będziecie musieli potwierdzić wymianę nadesłaną przez bota i jedyna rzecz, która Wam teraz pozostała, to poczekać kilka minut, aż pieniądze zostaną przesłane na wasze konto. Link do stronki znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam do oglądania. Anybody gonna push in? The door opens and now Logan, well, he could just shoot through it. You know he's on the other side. Eventually, he opens the door and finds one, but Jame is still just rattling. Oh, oh, that is disgusting! Montuję rampę. Podobanie słyszę. Mam mieć granatę. Montuję rampę. No. Ja palę szczura. Palę szczura, wracam do nas A. I do CT. Zagrałem są OK, A na 99%. Dostajemy. B. B. A. Trzymaj ale co? Do widzenia! Chcesz do teamu? Tak. Write them off. They're very good at comebacks. It's very early in the game as well, so writing them off at 4-0 would be a little bit excessive. Here we go. Quicker is just so confident. He's already sprayed down three. One more cup. There we go. Ace for Quicker. It's a turn of rhythm. Mind. They've got control, supposedly, of this A bomb site. Fleaver's a bit apprehensive to cross, however. The nades come raining in and will take down Flashy. Now he's one versus three. Kind of baiting his teammate out a little bit there. It's paid off so far as he picks up one, but he needs two more. Probably not aware of the fact that they're both highway, but he fake plants. And Aminio on low HP will rush out. He thinks the last player is towards A main. He is mistaken. He keeps fake planting. I'm not sure it's gonna work all those times, but it does. Essentially left here. Jordan and the boys. Davinson will take down Shimeta. Jordan will pick up one as well. Victor will train him back. It's a 2 versus 1 now. Juric is on low HP. Takes down Davinson, the 100 HP player, and he picks up Juric. Victor. 1 versus 3. Także tylko kilka na bombsite, a jeszcze PHR sprawdził środek i Solaris świetnie to wyczekuje, no bardzo taktyczne podejście do tej rundy i Gruby zostaje sam pod bombsite'em. To może być osoba jedyna w tej rundzie moim zdaniem, która jeszcze tę sytuację może uratować, chociaż rotuje dodatkowo Snatch i przez łącznik. Leman jak na razie tutaj no nie daje rady, ale Gruby 3 zabójstwa i Lush i Leman jeszcze walczą, Gruby mu wciąż jest mało, po raz czwarty ten sam zawodnik i Leman w bombsite'cie, Leman sam, Gruby i tak już sporo zrobił, Furan musi to zakończyć, 3 sekundy do końca, wielkie brawa dla Grubego, to on wygrywa tę rundę, a nie Ago, to Gruby to wygrywa. Miałże celnie, bardzo blisko był Waterfall, żeby oddać taki celny strzał, no i zobaczmy jak to będzie wyglądało w wykonaniu Ritza i Morela. Morel już przygotowany przy apartamentach, za chwilkę będzie wyskakiwał z kuchni, ale tutaj celowany jest chyba Waterfall, także to nie jest dobra pozycja. Jeszcze Ritz podpalony, teraz to Waterfall, żeby przejść Ritz z jednym, Ritz z drugim fragiem, 19 HP i co z tego, że podpalony, co z tego, że tak dobrze byli ustawieni zawodnicy Terror, jeżeli Ritz nic sobie z tego nie robi. Aha, on patrz dalej. Pan 20. Feniksa, Feniks jeden. Jeden idzie gniazdo? Wend? Co
porwania MP. MP ma, Sayo ma. Tu jest, nie? Czy gdzie? Tak. Nie wiem, gdzie dojechać. Dojeżdża chyba, nie? Tak. Przewaga rośnie, Morfan zabija Furlana, jeszcze Fenon na środku. Gruby wychyla, jednak te gruby wygrywa ten pojedynek, jeszcze Snatchy dają sobie znać i nagle sytuacja wyrównana, 3-3, ale pobijany bardzo mocno snajper Ago Gaming, mimo to i tak zabija Lusha. Ago ma teraz gracza więcej, jeszcze Leman ledwo się trzyma na nogach, Grzesik zwierzy, to on musi wziąć wszystko na swoje barki, ale pozycja Grzesiksa też już jest znana. Snatchy wciąż spokojnie, PHR bombsite i Snatchy, dobre wychylenie, trzecie zabójstwo od niego. I Leman zostaje sam, no małe szanse na to, żeby Leman to wygrał, chociaż gdyby zabił PHR-a i później Snatchy wciąż grałby ze snajperką, byłaby ta szansa. Snatchy widzimy, że nie wyciąga pistoletu, może nie ma informacji o tym, że Leman jest tak mocno pobijany. Snatchy prosto w głowę, 4 zabójstwa od niego. Turystów też oczywiście będzie niezwykle groźny, ale potrzeba do tego oczywiście pieniędzy, potrzeba tej snajperki w jego dłoniach. Tymczasem Furlan bardzo agresywnie, ale to się fatalnie kończy, wcelowany Leman. A i terroryści już z pierwszym zabójstwem, terroryści już mają szansę na wejście na bombsite'a. Ale zwróćmy uwagę, teraz Ago jednak ustawione trójkowo na tym bombsite'cie, zatem mogą się sobie gracze Solaris jednak wpakować w spore tarapaty, ale Tao dalej ryzykuje, Leman z drugim zabójstwem, o teraz Solaris na przed naprawdę ogromną szansą. A chcą znowu ruszyć zawodnicy Solaris, tak jak robili to właśnie w tej pierwszej połówce, ale gruby jeszcze nie odpuszcza, chociaż teraz Leman po raz trzeci w tej rundzie. Bardzo ładna pistoletówka w jego wykonaniu, sytuacja 4-2. PHR, dobra pozycja, zabity Fenon, ale Leman już celowany, a na Lemana na pewno trzeba uważać. Leman, czekamy na więcej, bardzo ładny strzał prosto w głowę i zostaje nagle sam PHR, ale to jest 3-1, Morfan przygotowany, PHR już poobijany, 30 HP na jego koncie, bomba jest podłożona, Leman, czy to będzie ace? Już wiemy, że tak. I Fenon wychylony, ten mocno pobijany, ale bomba wciąż na jego plecach, niecelny strzał od Lusha, ależ tutaj chaos pod tym obsajtem, kto się lepiej odnajdzie w tym chaosie, jak na razie zawodnicy Solaris i zostaje sam Tao, 3-1, ale Fenon 1 HP, Leman 9, to wciąż jest do zrobienia, Tao świetna pozycja, leczą jednak flash, Fenon tej pozycji nie sprawdzi, spokojnie Tao chce wyciągnąć jak najwięcej czasu, Tao kolejny celny strzał i Tao ogrywa 3-1. Ależ teraz uratował zespół Ago Gaming Tao, no bardzo mocno byli oczywiście terroryści poobijani. Same here. Eight shots. Like, how is this good? That is like, this is what I mean with, like, why they should have full armor instead of having, you know. So, if I'm silver, if I it should be easier for him than if I'm a decent player, not a good player. If I'm a decent player and only shoot body shots, it should take 8 bullets. This is what I mean, like, why I think it's stupid. As now, looks like they will be holding and trying to find these picks, and eventually they actually do find the first blood. I think this may be the first time on the entire map as Devil opens it up with the AWP, but Luz, he ain't afraid, he's showing the confidence, he pushes straight up and takes that red frag as we go back into a 4v4. But now, the T is making their way out onto the A site, it's going to be Morels that's able to take down Zedko. Not before losing one teammate, and it actually is going to be Exodus that come out on top of these trades as they take a 3v2. Luz, great shot with the AWP there onto Queston, and it's going to be all the frags going in favor of him as he gets himself a second. Now it's all onto Monty. Position noted, and he is going to be taken down. First round onto the board, finally. And actually Frozen has joined the scoreboard with 2 kills of his own. So now, Reet's in a 1v2. He's aware that one player was over towards Ivy and he spots him out, takes him down, and now it's on to Frozen, 22 HP. Gonna be making his way back over towards B with this bomb. Frozen actually has planted it for the back trains and he's gonna be pushing up quite aggressively himself. Reitz seems to be expecting it as now he spots out Frozen, takes him down. He's not able to glitch it out. It is gonna be Reitz instead who wins at 1v2. Apologies, I can see people calling that out now in the chat. I stumbled a bit on my word and somehow ended up saying something slightly wrong, but actually, this round not looking so bad for the Slovakian side, as now it's only Reef left on the side trying to hold this. He takes down the bomb carrier, though, so this is where it's going to get a little bit more difficult now, as the HP it is going to be in favor of the Polish side also. Whereas Tony is extremely low, but he still managed to take one frag for himself. Reef, the transfer onto the second, takes down Devil and Frozen clutches it out. That's a round of... Myślę, że
Ago sobie będzie pozwalać właśnie to troszkę więcej, ale też bez przesady. To nie jest też zespół, który lubi się bawić. Oni tutaj cały czas będą chcieli to rozgrywać w miarę taktycznie. Tymczasem Tao wychylony. Furlan na pozycji. Ładna pułapka i proszę bardzo, Furlan dwa szybkie strzały prosto w głowę. Chociaż teraz w grze Sixi już po niego idzie, ale bardzo mocno pobijany się gruby do pomocy. No Furlan, rywalcyjna postawa tego zawodnika. Furlan po raz czwarty. No ja nie wiem, jak on to tam przetrwał. Niesamowity początek Furlana. Pistol. Mission. Eventually, Petty Scale gets the kill, so it will be back into a 2v2 at least. Bomb yet to be picked up and has not crossed to the site. What is going on? Oh, there's no way. There is no way. There is no way that has happened. Valve! For God's sake! Oh, I'm so done. Nice shot. What the fuck is going on right now?